Sznaucer miniaturowy opis rasy. Sznaucer miniaturowy to mała, inteligentna i energiczna rasa psów, łatwo rozpoznawalna dzięki charakterystycznemu strzyżeniu sznaucera. Wyróżniają się szorstką, podwójną sierścią, która może być czarna, biała lub w kolorze pieprzu i soli. Miniaturowe sznaucery to psy zabawne i lojalne, które świetnie sprawdzają się jako towarzysze DLA rodzin. Wymagają umiarkowanej ilości ruchu i są stosunkowo łatwe do wyszkolenia, co jest szczególnie przydatne, gdy zostaniesz opiekunem szczeniaka tej rasy. Początkowo miniaturowe sznaucery były hodowane jako psy pracujące, ale obecnie częściej trzyma się je jako zwierzęta domowe. Słyną ze swojej inteligencji i podatności na szkolenie, dzięki czemu można je łatwo nauczyć wykonywania różnorodnych zadań. Miniaturowe sznaucery są również bardzo lojalne i przywiązane do swoich właścicieli, co czyni je wspaniałymi towarzyszami DLA osób w każdym wieku. Z miniaturowym sznaucerem w domu nigdy nie będziesz sam. Zawsze są gotowe do zabawy, niezależnie od tego, czy biegają dookoła, czy leżą zwinięte na twoich kolanach. Pamiętaj jednak, aby zapewnić im wystarczającą ilość ruchu, by mogły rozładować swoją energię. Sznaucer miniaturowy są mocno zbudowane i w żadnym wypadku nie wyglądają jak psy typu toi. Zazwyczaj osiągają wysokość w kłębie od 30 do 36 cm. Ich waga waha się od 5 do 9 kg. Te proporcje sprawiają, że miniaturowe sznaucery są idealne dla osób poszukujących psa małego, ale nie kruchego czy delikatnego. Są wystarczająco kompaktowe, by dobrze odnaleźć się w mieszkaniu czy mniejszym domu ale jednocześnie na tyle wytrzymałe i energiczne, by dotrzymać kroku aktywnej rodzinie. Sznaucer miniaturowy to pies pełen życia. Jako ekstrawertyk uwielbia być w centrum rodzinnego zamieszania. Może nawet podbiec do ciebie, gdy siedzisz i zarzucić łapy na twoją szyję. Pragnie dotykać cię i być blisko ciebie przez cały czas, a możesz być pewien, że będzie chciał spać przyklejony do twojego boku. Będąc nieco porywczym, miniaturowy sznaucer jest terrierem. Co oznacza, że jest pewny siebie? To energiczny typ A, a jego praca polega na zabawianiu siebie. Nie jest ani zdystansowany, ani niezależny, ale potrzebuje być blisko ludzi, a co więcej, pragnie bliskiego kontaktu fizycznego. Twoje kolana już nie należą do ciebie. Są bardzo inteligentne, co ułatwia szkolenie, ale oznacza to również, że są mistrzami manipulacji. To w połączeniu z ich uporem będziecie trzymać w ciągłej czujności. Nie są jednak tak zadziorni jak niektóre teriery, ani tak agresywne wobec innych psów. Jak w przypadku każdego psa miniaturowy sznaucer potrzebuje wczesnej socjalizacji, ekspozycji na wielu różnych ludzi widoki, dźwięki i doświadczenia, gdy jest młody. Socjalizacja pomaga zapewnić, że twój szczeniak miniaturowego sznaucera wyrośnie na wszechstronnie rozwiniętego psa. Miniaturowe sznaucery są generalnie zdrowe, ale, jak wszystkie rasy, są predysponowane do pewnych schorzeń. Sznaucer miniaturowy jest aktywny w domu, bawiąc się zabawkami i podążając za tobą z pokoju do pokoju. Uwielbia mieć podwórko do zabawy, ale poradzi sobie bez niego, jeśli zapewnisz mu długi spacer każdego dnia. Potrzebuje 45 minut codziennych ćwiczeń. Pamiętaj: zmęczony miniaturowy sznaucer to dobry miniaturowy sznaucer. Umaszczenie. Sznaucer miniaturowy występują w kolorach: czarnym, pieprz i sól, czarnosrebrnym lub białym. Wielu miłośników miniaturowych sznaucerów nie lubi białego umaszczenia, uważając, że jeśli ktoś chce białego terriera, powinien wybrać West Highland White terriera. Sierść. Mają podwójną okrywę włosową górna warstwa jest szorstka. Ponieważ podszerstek wyłapuje luźne włosy, prawie nie linieją. Z tego powodu wiele osób uważa je za idealne psy domowe, szczególnie DLA osób cierpiących na astmę. Jeśli rozważasz adopcję miniaturowego sznaucera, warto skontaktować się z lokalnymi lub krajowymi grupami ratowniczymi specjalizującymi się w tej rasie. Adopcja może być satysfakcjonującym doświadczeniem, dającym dom psów potrzebie i jednocześnie zyskując lojalnego towarzysza. Zawsze upewnij się, że jesteś gotowy na długoterminowe zobowiązanie, jakim jest opieka nad psem, zanim zdecydujesz się na adopcję.